swoich murach ośrodek mieści aż 3 prężnie działające świetlice przeznaczone dla różnych grup wiekowych. Świetlica dzieci najmłodszych jest w gotowości na przyjęcia od godziny 7 do 15. Zaopatrzona jest w pomoce dydaktyczne odpowiednie dla wieku, a także możliwości psychofizycznych naszych najmłodszych uczniów. Posiadamy także wiele gier i zabawek, a przede wszystkim pomysły na kreatywne spędzenie czasu pomiędzy zajęciami, gdyż dzieci oczekują w świetlicach nie tylko lekcji szkolnych, a także wszelkiego rodzaju zajęć rewalidacyjnych. Wśród najmłodszych grup, zarówno w świetlicy numer 1, ale także numer 2, podejmowane są działania związane z samoobsługą w zakresie samodzielnego poruszania się, spożywania posiłku oraz dbania o higienę osobistą, a także zajęcia polisensoryczne mające na celu doświadczenie wieloma zmysłami różnych faktur, zapachów. Wykonujemy wiele prac plastycznych, zapoznając uczniów z możliwością wykorzystania interesujących technik plastycznych. Dbamy również o rozwój czytelnictwa wśród uczniów, także książki często goszczą w naszych dłoniach. Świetlica druga i trzecia czynne są do późnych godzin ze względu na większą ilość zajęć lekcyjnych oraz rewalidacji uczniów. Dzieci starsze ze świetlicy korzystają równie chętnie jak ich młodsi koledzy i koleżanki. W komfortowych warunkach mogą oczekiwać na przyjazd rodzica lub przewoźnika. Nauczyciele sprawujący opiekę w świetlicy zawsze chętnie pomogą rozwiązać problem uczniom, a nawet zadanie domowe. Wolny czas umilamy także ciekawymi filmami, piosenkami oraz bajkami. Ponadto organizujemy zajęcia tematyczne, pogadanki, które ustalane są na początku roku szkolnego w planach pracy świetlicy, bazując zarówno na wydarzeniach z kalendarza, z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego.